Halo, halo, dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku Z do Z. Skończyliśmy V literkę, dzisiaj będzie Warwol. Fajny ten skinek jest, fajny ogonek ma ten Warwiczek. Trochę późno to nagrywam, ale dzisiaj miałem strasznie dzień zawalony, więc jak się ten odcinek pojawi późno i plus patcha nie mam, myślałem, że dzisiaj będzie patch 8.6, ale go przełożyli na jutro, więc jutro sobie pogramy. Pewnie Lissina sprawdzimy, bo dostaje bufiki. Szkoda, że mu Wardu nie dali dodatkowego. Nie wiem, żeby mu Ward wyrósł na nodze po trzeciej minucie na przykład. Byłoby ciekawe. Też tak umiem tańczyć, się nie śmiej. Michael Jackson. Ale mam teamek Warwickiem. Cztery dziewczyny. Trzeba wykarować. Zobaczymy. Nie grałem dawno Warwickiem. Wiem, że jest parę jego szkół. Wiem, że niektórzy w ogóle lubią maksować. Ja nie wiem, czy to jest takie super. Ku mi się podoba zawsze do maksowania. No, wszystkie trzy skille ma dobre do maksowania. Bo E chyba maksują ostatnio, ale moim zdaniem to jest super, bo tam rośnie ta redukcja obrażeń. Chyba do 60% rośnie na ostatnim poziomie. 65% redukcji to jest to, co już ma Alistar prawie. Nie, na drugim poziomie ma chyba tyle Alistar redukcji na ulcie. Więc no... Dobre to jest. Wszystkie te trzy skille są do Ulika dobre. Jest Kai'Sa. Szkoda, że też nie po buffie. Bo dostanie. Na ręcz. Sporo się zmieni w ogóle. Więc czekam na ten paczek. Musimy dzisiaj coś zagrać, coś zabić, coś wygrać. W sumie nie wiem, czy nie zacząć za, jak zaczynam od tego kurczaki, chociaż to obrażeń w ogóle nie zadaje. Szkoda, że nie miałem poreda po trzech atakach. Nie, trzeba było wziąć, bo tego się w ogóle nie opłaca używać, bo manę tylko tracę. No, to już jest błąd pierwszy, widzę. Myślałem, że nie ma po co, bo skoro tak mają mało HP te kurczaki, ale... Muszę wilki ominąć przez to i iść na blue prosto. Chyba, że ukradziony przez Lissina, ale może też tak być. Właśnie, ziomek gra Lissinem. Może też kamerka się spieprzy, więc jak się spieprzyła, to wybaczcie mi bardzo. Pewnie się spieprzyła, no nie mam podglądu niestety, nie mam jak zobaczyć. Lołek na topie. No ale wszystkie nie są spuszowane. Na bocie Lissi na drugim chyba. Nie, zrobił dwa buffy i przyszedł od razu. Bo to jest fajne, jak ktoś ma mniej niż 50% zdrowa, to Warwick to zaczyna nas szarpywać po prostu. No nie zdejmujemy tego topa, nie ma szans. Mogę szybciej to zesmajtować po prostu, będzie lepiej. Dobrze, że się nie udało na bocie zgankować temu. To szczerze, że na midzie będzie, skoro Fizz jest tak tyrany. Ona teleportuje, nie? No jednak nie. Dobra, nie ma agro jeszcze. Tylko ona, żeby nie umarła i będzie super. Rozpieprzyła to ta Poppy, bo fakt, przyciśnęła mnie do ściany, no ale nie miałem agro na sobie jeszcze. Tutaj umiera niestety koleżanka. Przeżyła. No jakbym tam była, ale widziałem, że na topa idę. Nie powinien tego robić w ogóle. To się tak robi ciężko bez Tiamata, te kurczaki. Znaczy te golemy. Riven ma TP? No. No musimy ją znowu potyrać, ale kurde. Dobra, spróbujmy. Nie miała flesza? Wydawało, że ma flesza, ale ciężko ją było zbić. To nic jej nie zadaliśmy. Szkoda, że kile kradnę, wolałbym jej Riven dać. Tak. I rubik kryształek? Może być rubik kryształek. Chociażby się przydało to, do co manę regeneruje, no. Więc może to byłoby lepsze, ten item dżunglowy. Ale start mamy bardzo dobry, to mi się podoba. Nie wiem w sumie, pewnie to jest jakieś mieszane uczucie, co maksować.
Gdzie on to mi to każe biec tam gdzieś? Teraz się dopiero klip zaczyna z tym tematem. O nie, nie pomogę. Nie pomogę. No ona poszuje, głupiam to jest. Nie mogę dużo na to poradzić. Nie zrobię nic tą fizowi. Mogę farmę jedynie przeżyć. No ma szóstkę. No to tak może mnie zniukować. No nie wiem, czy mamy szansę. Nie, no nie ma szans. Najmniejszych. A musi sobie pytanik napisać. Co do runek, to gramy pod press the attack i tam attack speed. Więcej obrażeń, ktoś ma low HP, a z drugich runek bone plating i tam resisty i armor. Nie wiem, czy to jest dobre w tej stronie. Znaczy wiem, że press the attack się na pewno gra. Mamy reczkę teraz. Coś wyczuwa, ja bym na reda sobie poczekał. I może na bota poszedł. No ta Riven trochę robi głupotę, bo traci tyle farmy na topie. Nie wiem, co ona odpieprza. No bota mi się przeszedł. Bo tam prawie cała wieża już padła, widzę. Z Lucian Soraka. No Tari puszuje, Popek będzie zaraz nieśmiertelny. Smoka też bym mógł zrobić solo spokojnie. Umrzesz? Powiedz, że umrzesz. No. Tylko nie wiem, czy to chcę dive'ować. Czego mnie taki slow trzyma? No co jest? Z czego ten slow był? Ale mnie slow był jakiś... Nie, to było chyba od Soraki, ale bez przesady, jak to trzymało długo. No ważne, że zabiłem. No tak bym zrobił jeden za jeden, byśmy wieżę wzięli, to i tak byłoby worth, moim zdaniem. Więc może być... O, Kubi Rugi ten Rubik Crystal, no nie wiem. Nie stać mnie na... Cinder... Pod Cinderhulka idziemy, to jest najlepsze bit na Rubika. Nie wiem, nie ma lepszego, moim zdaniem. Takie ma obrażenia, a jest nieśmiertelny jeszcze do tego. Nic nie mógł mi dżunglę ukraść, jeśli był mądry. Ryba nietrafiona. Da się po niej stopę zesłapować. Już widzę, że ta Riven też w pierdziel dostaje. Nie wiem, po co ona tak zrotowała. Strasznie musiała tą dużo farmy stracić. Zmiany, że chciała pomóc, ale Fiza się paskudnie ganguje. Nie zabiję go. Bezerką może, ale bezerki da się obsą. Go for it. Bezerki nie mam szans przecież. Ja się wyleczę i przyjdę z powrotem. Wziąłbym sobie te blue. No co ona robi? Czemu ona robi grumpa jak ma farmę pod wieżą rozbijaną? No... Trochę nie rozumiem tej Riven. No smajtuj to. Chcę iść na mida jak najszybciej. Szóstkę wbił murzynek. Ale oddają tą wieżę. Dobra, to mogę iść na topa. Ale nie wiem, czy ją też zabijemy, szczerze mówiąc. Na ile to sekund trwa? No, przecież spieprzyła.
No nie, to Kai'Sa zabije. Robi, czy ona się z nimi bije jeden na jeden? W sumie zabiła ich, ale no. Nie wiem, jak ona ich zwysolowała, nie wiem co to jest, ale dobrze zagra. Nie, dalej nie. Nie widzę Lee Sina w ogóle. No nie wiem, jak pingują to idę z drużyną, ale moim zdaniem to jest głupa, zawsze się już zrespili wszyscy. Co to ma za sens? Po co, no jest gdzieś 11 minut, oni chcą inhibitory robić. Całą dżunglę zrobił dolnym. Smoka zrobił, no ale jakby to był jakiś lepszy był, bo Rujkiem się fajnie robi ze smoki. Nie mam jeszcze całego Cinderhulka chyba, nie? Nie, mam już, bo mam kryształek. To mogę sobie wrócić. No zrobię te i wrócę. Tak długo już czekam. Co? Fizz tutaj jest? Serio? Mieli wizję tutaj na golemach u nas, co jest? Jaki głupota, naprawdę, z tyłka mieli tę wizję. No znowu Erki, nie miał Erki, to bym się wyleczył. Dostałem rybę w ogóle? Nie, ale... Zaskoczyli wam, nie powiem. Musiałem na wardzie przejść, widocznie mieli w trybuszu wardę. A to tam nikogo na bocie długo nie było. No Ari, teraz grałem Ari ostatnio i w ogóle postać obrażeń nie ma dla mnie. W porównaniu do innych laynerów to jest tragedia. No ale ładnie, daje, cała drużynka dobrze gra, więc raczej to będzie winek ta gierka. Tak, ja chcę buty, chyba pod armor mimo wszystko tabisy. No Riven dostaje w pierdzie, muszę jej pomóc. No nie uratuję tej wieży. Teleporty po Freshu są zawsze ciekawe. No ale jak już ugryzie Warwick, to nie puści, tak to działa. Jak w farmie? No, na równi z tym Lee Sinem. To już sporo farmił. No nie jest to jeszcze jakoś super wygrane, ale na razie wygląda dobrze. No, mamy Kai'Sa Swidowa, no ten nasz midlaner jest taki mech, no, ale to już... Po prostu powiedziałem, że Ahri jest taka, mi się nie podoba teraz strasznie. Mogę teraz żałować, że nie pod movement speed nie wziąłem drugiego drzewka, bo widzę, że ten movement speed na tym Uriku to jest tragedia, jeśli on nikogoś nie goni. Nic, no wracam do farmienia, bo nic tu nie zrobię innego w tej gierce na ten moment. Oni powinni topa z Soną puszować. Ale wiem, że warto czasami zesmajtować miona, żeby jak najszybciej go do 50% zbić. No, Ahri nie ma szans niestety. Sona tam poratowała. No farmienie teraz jest, ale na serio nie ma nic innego do roboty. Moim zdaniem to jest na dobre, bo chyba lepiej się skalujemy od nich. Kai'Sa od Luciana na pewno jest lepsza w lejcie. Warwick też od Lee Sina na 100%. Popka może będzie lepsza od Riven i Fizz może być lepszy od Ahri, ale to już jest takie... Smoka chce. No dobra, sobie powinniśmy zrobić te smoki, żeby się nowe zresetowały. Tylko to właśnie solo nie może pushować. Nie ma najmniejszego sensu, żeby ona solo pushowała. Tak, chcę i to tutaj to. I możesz pinka mi kupić i coś takiego i dobry zakup nawet. Mamy tabisy już. Teraz Hydra zabrydujemy, potem jakiś sterak. Coś takiego.
No i dobrze farują u nich. Take Nexus, no super pomysł. Boże, jakie odpalenie się w tą. Soraczka. Co ta Ari robi? No jakoś znowu mi odpierdziała, już mi się na niej podoba. Nie mogą ludzie już na powoli grać tych gierek. A tu jest Fizz. Dobra, RK taka 2 na 10 trochę. Nie wiem co oni tutaj robili w ogóle, po prostu ta drużyna już mnie trochę zaczyna tiltować, ale no dobra, niech będzie. Nie mam pojęcia co oni tutaj robili wszyscy. Mogę poczekać też z tą Erką. Ja tylko chciałem Grumpa wziąć i nie wiem, i pograć im dżunglę, to oni jakieś walki zabierają niepotrzebne. Jak się właśnie gierki trołuje w tej grze. Nie cierpię czegoś takiego. Ta powiem będzie problemem, bo na mierkę będzie blokowała. Muszę jakieś lepsze terki porzucać. Chłopak widzę tam fajnie się bawi, tankując cztery wieże. Nie wiem czy co to, a to wręcz minion zniszczył tę wieżę, super. No i dogonię, bo już są w bazie wszyscy. A już ma kika znowu, no. Przed chwilą kopnął, ale... Pomocy! Dobra, nie pomocy jednak. Dobra, teraz ja się zagłębiłem trochę niepotrzebnie. Bo zrobiłem ten sam błąd, o którym mówię cały czas, że nie powinien się tak robić. Zagłębiać na teren przeciwnika. Ale nie, ta gra jest nudna, no po prostu. Czemu nie możemy, nie wiem, z 18 minuta, no to po jakąś wieżę trzeba iść. Ja bym chciał teamfight jakiś zobaczyć, czy coś. Nie wiem, czy 0 i 3-3, bo się głupio wpieprzyło parę razy. Zerkuj, na co ona liczy, czeka. My tam nie ma jak zawsze i oni mi uciekną, mimo że jestem Urwikiem, który powinien zapieprzać i być najszybszy na świecie. No, on jest szybszy, no. Wcale nie powinien za nim biec, nie? I go zabić. O, rybę też już ma. Mhm. Fajne cooldowny. No 10% tam jest, ma to już. No tutaj jest, no nie widzicie go, że tutaj jest. No nie, gdzie jest moja drużyna, no? A tu znowu ich jest więcej, no proszę was, czemu ich tu jest więcej znowu? W końcu. Jakiś teamfight, gdzie, nie wiem, nasza dżungla i tu przychodzą z Lucją, wychodzi, wszyscy wychodzą. Nie wiadomo skąd, tylko problem jest taki, że znowu nic z tego nie weźmiemy, bo wszystkie linie nam się puszują. Ja bym dżunglę poukradał. Jedyne co możemy zrobić. Co jest? Trafiłaś czy nie? To był ping z tego co pamiętam. Może go ktoś zdjął, albo sam go zdjął. No dobra, no teraz wygraliśmy tę walkę, ale... Nieśmiertelność Fizza też mnie bawił, ja go tam tnę, a on...
Będzie złożyć jakieś zisty, tylko nie wiem co dokładnie. No, może będzie z tego close gierka, ale trzeba tą case całą bronić i będzie okej. No już ma 30 przebicia ma ten fis. Czemu ona tam sama znowu gdzieś jest? Zabiją ją, no tak się cofnąłem, ale chciałem dalej tutaj sobie powiedzieć. No możemy na siłę robić tego barona. A bo wszyscy są dobre. Też trochę nie ogarnąłem. No, tylko skończcie go do końca, zróbcie, nie? Dobry lag. Świetny lag, muszę przyznać. Super to był lag. Idealnie jak wcisnąłem Merkę i to laga dostałem. Ta gra to wieki do niczego, ale dobra. Nie, średnio tym Warwickiem gra, wiem, jestem tego świadom. No i potrafię, to nie jest mój jungler. W sumie nic innego mógł ukraść. Tak teraz o tym pomyślałem. Resisty chcę, to. Że mnie Fizz nie zmanshotował. Czy Charlie trafi arma, no to jest... Jest bardzo dobrze. W naszą stronę byś mogła iść. Popek jest niestety nieśmiertelny. Jeszcze mnie w ścianę, bo i za plecy poleciałem. Dwa za jeden. Nie, bo Riven umarł. No za znowu będziemy mieć rybę, więc nawet się nie zdziwię, jak zaraz rybę dostanę. Można smoczka zrobić. Powinniśmy sidelensy spuszować. Chodźmy tutaj może. No Riven trochę, no nie, no takie bitki jak wygrywamy gierkę, takie bitki. Nie jest dobre. I mam barona, bo teraz opóźnili strasznie nasz push. Ja tego nie spuszuję sam. Nie ma szans. Fajnie, że mi go nie pokazało ta krew. Specjalnie rzuciłem, żeby zobaczyć, czy jest w krzaku, ale nie wiem, czemu nie pokazało. Kajsa z nami idzie, no ja będę ją bronić, więc muszę tam iść. O, podczas kół nie możesz mnie uderzyć. No, tylko znowu ta umarła. No nie wiem, no to jest takie kurwa brązowe. No, nie chcę się już grać tej gry. No czemu oni nie mogą pomyśleć ci ludzie? No nie ma szans, muszę uciekać stąd. Bez Kajsy to w życiu ich nie zabijemy. Nie wiem co oni tam puszowali, ale brawo. Dobra, zróbmy po prostu your elo, guys. O, ładnie jaka Ari. Tylko czemu... Nie było teamfightu w tej grze jeszcze, nie było. Takie 5 na 5 nie widziałem. A już 40 prawie zabójstw było ponad. Ja mam 4 czy 8, no ja to mam ładne te statystyki, ale... Dalej nie robimy tego, co powinniśmy wygrać tą gierkę, czyli... No tej Riven w sumie nie wyślemy, nie? Gdzieś na innej linii. Baron się już kończy. Fajnie, że ona tankuje twarzą, ta Kajsa. Podoba mi się to. Że ona ryjem tankuje. Tego murzynka jakbym złapał? To jest sam chyba, nie? O Boże. To nie mam szans niestety.
Blesz mnie Sanka, dziękuję. Nie, jak Erki nie trafię, jak będę tak Erki grać, to tego nigdy nie wygram, no. To jest fakt. Czekaj Sanka, nie bij się z nimi. Co on tak zapieprza ta popi? Dobre Erki były, bardzo dobre. Ale stun Riven? Czuma nie zestunowała, da się zestunować pierwsza. No ma czarma, nie? Bez tej Kajsy to dużo nie zrobimy. Dwa firki poszły ładne. Ładnie. Dobra, zrobimy inhibitor może. Chociaż nie, bo oni w 10 sekund stają. Ale gram jak kupsko tym Warwickiem. Ale jestem nieśmiertelny i robię tym swoje, to jest śmieszne. No to wygląda jak taka gra... Nie, nawet gest w brązie był ciekawszy. O, widzę, że Soraka się dobrze bawisz. To jeszcze buffa dostaje jakby co. Nie ma sensu trollować. Jakbym to lepiej zagrał, no tego Lissana tak zniszczył, a mnie Sona uratowała przed śmiercią. Myślałem, że flasha, nie ma, jakby nie miał flasha, to by go też tam ubił. Ale no, nie trafiłem Erki, to jest tragedia. Myślałem, że będzie dżukować, wiecie, chciałem go przemyśleć. A tak się skończyło jak zawsze w sumie. Sterak teraz raczej. Za dobry jest ten sterak, żeby go nie złożyć. Plus jestem jedynym tankiem, więc muszę iść niestety w taką tankowną wersję. No ładnie, 3k HP po 115 i 16 magic resista i armora. Nie wiem co to jest za teleport, nie widać tego teleporta w ogóle. Mój za sfirek jeszcze, o Jezu, jak zniszczenie. Fajnie, że w kikum jeszcze poleciałem gdzieś za plecy. Mam go jak zespunować? No, nie mam na nim pasywki, tego nie dogonię w życiu. No dobra, można skończyć. Ta R-ka z firem jest bardzo mocna, podoba mi się. Muszę agro stracić. 5 sekund, 10, raczej skończymy. To strasznie mało attack speed ma. Mimo, że mam te runki pod attack speed, to nie jest najlepsze. Znaczy, no wiadomo, że bez pasywy to taki mało attack speed. No dobra, Warwick zaliczony, 5-3-15. Średnio zagrałem, można byłoby to lepiej zagrać, ale tak jak mówiłem, nie jest to mój champion, więc myślę, że pójdło ok. Zapraszam na kolejne odcinki, zapatki.